W cywilizowanym społeczeństwie istnieją ceremonie oczyszczające, czyli sakramenty. Szczególnie doskonałym aktem dzisiaj jest akt oczyszczenia poprzez ceremonię Ordo. Wszelkie negatywne wzorce, których doświadczacie na co dzień, stare materialne doświadczenia, pomocą w tym są samskary, które od samego pojawienia się na świecie materialnej osoby pozostawiają w umyśle trwały ślad. Ale samskara to jest trwały ślad, który jest pokierowany wieczną atmosferą, czyli skierowany ku najwyższemu przeznaczeniu. Każda samskara, każda ceremonia kształtuje osobowość człowieka na poziomie fizycznym, psychicznym i duchowym. Chroni przed chorobami dziedzicznymi, nieszczęściami i uświęca całe nasze życie. Zatem zapraszam Cię do udziału w ceremonii ognia. Wierzę w to, że jesteś przygotowana, przygotowany. Ofiarowujesz w swoim domu kwiaty, owoce, wodę i światło świecy. Cieszę się z Twojej obecności. Jestem w pełni usatysfakcjonowany Waszą obecnością, Twoją obecnością. Tym, że tak wielu z Was dzięki mediom, dzięki moim programom, dzięki propagowaniu ceremonii ognia dla wielu tysięcy ludzi jest dzisiaj i od wielu lat ze mną, a z całą pewnością, tworząc tak bogaty krąg duchowy, będziecie ze mną zawsze. Zapraszam Was teraz serdecznie. Całą relację z dzisiejszego cudownego objawienia ognia zobaczycie w pełni wkrótce. Już zapewne dzisiaj będą obszerne fragmenty tej ceremonii. Całość w krótkim formacie metrażowym możecie zobaczyć w YouTube, możecie zobaczyć na mojej stronie facebookowej Zbyszko Patyk i możecie zobaczyć również podczas emisji programu, najbliższego programu w telewizji ezotv.pl, jak również na kanale PoTV.